Nie masz już. Nie masz w Polsce żydowskich miasteczek. W Chrubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy próżno byś szukał w oknach zapalonych świeczek i śpiewu nasłuchiwał z drewnianej burznicy. W miniony czwartek odbyła się uroczystość poświęcona wągrowieckim Żydom. Po południu zaproszeni goście wraz z członkami Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego imienia Stanisława Przybyszewskiego spotkali się na Kirkucie. Wągrowieckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne imienia Stanisława Przybyszewskiego w Wągrowcu jest stowarzyszeniem, które w ciągu 4 lat zapisało się już prawie że złotymi głoskami. No, powiedzmy, na razie srebrnymi. Dzisiejsza uroczystość, która jest związana z naszym projektem wieloletnim, a dotyczącym upamiętniania kultur narodowych miasta Wągrowca, narodowości, którzy mieszkali tutaj obok siebie, Niemcy, Żydzi i Polacy, świadczy o tym, że pamięć o nich u nas trwa. Pamięć ta trwa nie tylko w głębi naszych duszy, w głębi naszych serc, ale również czynnie, co świadczy o tym, że dzisiaj gremialnie przybyli Wągrowczanie na cmentarz żydowski, zwany Kirkutem. Cieszę się bardzo, że możemy uczestniczyć w tej uroczystości wspólnie z mieszkańcami Wągrowca, ponieważ świadczy to o naszym stosunku do kultur narodowych, świadczy o naszym stosunku do przede wszystkim kultury żydowskiej. Kultury, której już nie musimy wstydzić, a z której powinniśmy być dumni. I jesteśmy dumni. Wcześniej młodzież licealna i gimnazjalna na skarpie ułożyła fragmenty macew wydobyte ze strugi gołanieckiej. Przede wszystkim uroczystość taka jest dla mnie bardzo, bardzo wzruszająca i dla całej społeczności żydowskiej, gdy słyszą, że takie piękne dzieło jest przygotowywane przez młodzież i realizowane przez młodzież. To świadczy o budowaniu pięknego mostu, który nas łączy w społeczności żydowskiej, polskiej społeczności żydowskiej, nie tylko i światowej, i naszej tu wągrowieckiej młodzieży. Jest to wielkie dzieło. Ja pamiętam pierwsze macewy wyciągnięte ze strugi gołanieckiej przez na obozie były dzieci węgierskie, niemieckie i polskie. I to pierwsze były zaczątki tego dzieła. Dzisiaj mamy powiększenie tego dzieła, to tylko możemy być szczęśliwi i kontynuować, ale pamięć jest przede wszystkim kamienie, które są tu składane. To jest właśnie przepiękna pamięć, która nie zniknie, bo byśmy chcieli, żeby za ileś wieków ktoś o nas też wspomniał. Tablicę informacyjną o żydowskim cmentarzu ufundował burmistrz Krzysztof Poszwa. Trzeba przyznać, że projekt związany z powrotem do pamięci śladów społeczności żydowskiej w Wągrowcu realizowany przez Stowarzyszenie imienia Stanisława Przybyszewskiego okazał się bardzo dobrym punktem do rozmowy, do poznawania historii, tradycji żydowskiej w naszym mieście. To także wymiar symboliczny. Dzisiaj znajdujemy się w miejscu, które jest ściśle związane ze społecznością żydowską w Wągrowcu. Również dzisiaj przewidziany jest bogaty program, który ma właśnie przybliżyć historię. Historię naszego miasta, która związana była między innymi ze społecznością niemiecką, żydowską. Historię żydowskiego cmentarza w Wągrowcu przypomniał historyk z Muzeum Regionalnego w Wągrowcu. Więc te osoby, które przez ponad stulecie były grzebane w tym miejscu, one cały czas tutaj spoczywają, cały czas jest to miejsce cmentarne, a dla nas jako aktualnych mieszkańców Wągrowca jest to miejsce pamięci, miejsce dobrej pamięci o dawnych mieszkańcach Wągrowca, którzy to miasto współtworzyli. Modlitwy żydowskie odczytał dr Paweł Mazur z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bewiat HaMashiach, Bewiat HaMashiach, Ani Mamin. Bewiat HaMashiach, Bewiat HaMashiach, Ani Mamin. Thank you.
Po zakończonej uroczystości na Kirkucie wszyscy zebrani przeszli szlakiem wągrowieckich Żydów, zatrzymując się przy domu, w którym mieszkała rodzina Karpenów przy ulicy Przemysłowej 5 i kamienicy Eryka Krona przy ulicy Bydgoskiej 13. Następnym przystankiem był rynek, gdzie znajduje się kamienica byłego Żyda Józefa Foerdera. To właśnie w jego córkach kochał się Stanisław Przybyszewski, uczeń i absolwent Królewskiego Gimnazjum Klasycznego, dzisiejszego liceum ogólnokształcącego przy ulicy Klasztornej. Dalej młodzi autorzy szlaku poprowadzili gości dzisiejszą aleją Jana Pawła II do miejsca, gdzie stała synagoga, czyli do skrzyżowania ulic Powstańców Wielkopolskich i Przecznicy. Wędrówka szlakiem Żydów wągrowieckich zakończyła się na ulicy Klasztornej przy liceum ogólnokształcącym. W tym gimnazjum w XIX i na początku XX wieku nauki pobierali Żydzi. Na każdym ze wspomnianych punktów postoju młodzi licealiści z pasją opowiadali o ich historii i prezentowali zdjęcia. W liceum otwarto wystawę poświęconą historii wągrowieckich Żydów. Otwarcia ekspozycji dokonał starosta Tomasz Kranc, który finansowo wspomógł projekt Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Ślady Niepamięci. Szanowni Państwo, bogactwo. Skąd się bierze bogactwo? Bogactwo nie w rozumieniu zasobów finansowych, ale bogactwo grup społecznych. Kultywowanie swoich tradycji przez różne wyzwania, przez różne wyznania, poprzez wymianę doświadczeń, ale i też tolerancję. Uczestniczymy w wydarzeniu, które jest podsumowaniem wielomiesięcznej, wręcz wieloletniej pracy uczniów, profesorów, wychowawców i całej społeczności miasta Wągrowca dotyczącej badania historii, a dzisiaj szczególnie zeksponowania historia Żydów wągrowieckich. Różnorodność kultur przez wieki przyczyniła się do bogactwa ziemi wągrowieckiej, powiatu wągrowieckiego i dzisiaj mamy okazję zapoznać się z historią Żydów, którzy odcisnęli znaczące piętno na historii nie tylko Wągrowca, ale jak widzimy na wystawie Europy i całego naszego kraju. W trakcie uroczystości nie zabrakło też akcentów muzycznych. Koncert poetycko-muzyczny przygotowany na podstawie twórczości poetów żydowskich związanych z naszym miastem przygotowała młodzież licealna i gimnazjalna pod kierunkiem polonisty Barbary Orzoł. Mała, niezauważona w tłumie stała i słuchała milcząc. Tylko jej ramiona drgały, a spojrzenie zgasło we łzach. I nagle chmura, którą jej dłoń przywiała na papier, zniżyła się, skłębiła i uniosła ją ze sobą. I zaniosła do szczeliny w jej nagich górach. Kupiłeś się go i w mym sklepiku, zwykle tak pełnym krzyku, wszystko zamilkło, nawet ja. Mówiąc adiet, ty się śmiałeś do mnie, a jak mi żal dobro mnie, że cię nie znała tego. W obcym kraju. Ostatni, którzy go doglądali, są pogrzebani. A ten, który u kresu swoich dni tablicę tę przeczyta, nie dowie się już nic. Tych miasteczek nie ma już, okrył niebo mięci już. Te uliczki i się czarne kupców rój. Płotek z kozą żywicielką, krawca szuna z brodą wielką, co jak nikt umiał szyć w ślubny strój. Kolejnym koncertem inspirowanym muzyką żydowską były utwory wykonane przez cytrzystę Grzegorza Tomaszewskiego i akordeonistę Łukasza Mirka. Thank you.
koniec wyczytano imiona i nazwiska wągrowieckich i okolicznych Żydów, którzy zginęli w obozach śmierci z rąk hitlerowskich oprawców. Zamordowano w Czarnkowie w listopadzie 1939 roku. Mas, Bertolt i Michael Skochman, urodzeni w Skokach. Zamordowani w getcie w Terezinie. Izidor i Emil Kochman, urodzeni w Skokach. Zamordowani w Treblince i Auschwitz. Margrethe Kochman, urodzona w Wągrowcu, zamordowana w Auschwitz. Martin Kochman, urodzony w 1912 roku w Wągrowcu, skazany na śmierć w 1940.